I ja Państwa serdecznie witam. Zaczynamy wieczór ze Sławomirem Cęckiewiczem, który napisał kolejną już książkę o człowieku, który nam wszystkim jakoś tam urządził życie. Ja w każdym razie przyznaję się do tego. Należę do pokolenia, któremu Lech Wałęsa, tajny współpracownik Bolek, urządził życie w jakiejś mierze. Nie przeceniajmy go też zanadto, ale w jakiejś mierze niewątpliwie ma nas na sumieniu Lech Wałęsa. Ja przypomnę te poprzednie książki. Pierwsza, to w ogóle było jeszcze Oczami Bezpieki. To był zbiór tekstów, w których pojawił się Lech Wałęsa nie jako postać pierwszoplanowa, nie jako główny czarny charakter, tylko gdzieś tam się przewinął, czy można, używając języka operacyjnego, przechodził, tak, w tych tekstach Lech Wałęsa. Potem była ważąca ładnych parę kilo książka. A Lech Wałęsa, Sławomir Cęckiewicz napisał taką odchudzoną z przypisów wszystkich, odchudzoną wersję sprawa Lecha Wałęsy. No a teraz mamy powrót do tematu. Mamy trzecią książkę Wałęsa, człowiek... Książka, którą można polecić również tym, których Włodzimierz Ilicz Lenin zalicza do kategorii głuchoniemych ślepców. Ja podejrzewał o brak zdolności pojmowania komuny, tego, jakie są jej cele, jak ona działa. Otóż w tej książce już jak krowie na zagonie wszystko jest wytłumaczone. W tej książce, co strasznie mi się podoba, taki pomysł edytorski został zastosowany, mianowicie ważne kwestie, szczególnie soczyste pasusy i punkty, momenty w tej smutnej historii, na które autor stara się zwrócić szczególną uwagę czytelnika, te zdania są podświetlone, jak w druku komputerowym, tak na żółto się do nas świecą ze stron tej książki. W związku z tym, tak mi się zdaje, po tej publikacji to naprawdę już żadnej nie powinno być dyskusji na temat Lecha Wałęsy. Kto to taki właściwie Lech Wałęsa? No ale jak powiedział kiedyś taki publicysta przedwcześnie zmarły Jan Walc, na pewno nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale do tego samego szamba można wdepnąć dowolną ilość razy. I zdaje mi się, że to dość dobrze opisuje stan sprawy Lecha Wałęsy w opinii publicznej w Polsce. Bo oto, zauważmy, między tymi kolejnymi publikacjami dorastają kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia, no bo pokolenie to tak powiedzmy jednak jest, prawda, klasa szkolna od pierwszej do matury. Kolejne pokolenia dorastają i po tym jak próbowano przeprowadzić na Sławomirze Cęckiewiczu jako autorze tych książek już kilkakrotnie egzekucje, prawda, to znaczy takie były kampanie zmierzające do wyeliminowania ze zdrowego trzonu społeczeństwa takiego historyka, który śmie w takich sprawach się grzebać, no to w tym roku wystrzelono w tej sprawie do nas z kolubryny, ponieważ wybitny artysta ekranu i sceny, Andrzej Wajda, wyprodukował film fabularny. I wyprodukował ten film fabularny i obejrzeli go i zrecenzowali liczni, wybitni tam luminarze i artyści słowa. No i wygląda na to, że nikt rzeczywiście tych poprzednich książek nie czytał, a jeżeli je przeczytał, to wyparł głęboko w podświadomość. Więc ja na początek chcę ciebie prosić, żebyś ty zrelacjonował ten stan rzeczy aktualny. Czy ty myślisz, że da się
że da się ostatecznie cokolwiek odnotować z tej historii na kartach historiografii, czy też jesteśmy skazani na to, że ty co 5 lat będziesz musiał opisywać tę historię od nowa i co 5 lat ktoś zrobi jakiś zakłamany film albo też wyda, teraz czekam na dzieła zebrane Lecha Wałęsy, że może one zostaną wydane. Jak się zapatrujesz na to? Dobry wieczór Państwu. No powiem w ten sposób. Grzegorz przedstawił tą książkę tak, jak to by był taka odnowiona wersja dwóch poprzednich. A to jest książka w moim przekonaniu zupełnie nowa. Książka, która nawet wywraca pewne tezy, do których sam byłem przywiązany, pisząc książkę przede wszystkim SBA Lech Wałęsa w 2008 roku. Innymi słowy, jest to po prostu książka, powiem nieskromnie, nowatorska ze względu na szereg informacji, które w tej książce się znalazły. Mam nadzieję, że to jest moja ostatnia książka o Wałęsie, chociaż jeśli zajdą jakieś nowe okoliczności zupełnie szokujące, na przykład objawią się jakieś fundamentalne materiały na temat Wałęsy, to na przykład teczka pracy albo teczka personalna agenta Bolka, to ja oczywiście chętnie bym tą książkę uzupełnił, ale właśnie tą książkę bym uzupełnił, a nie poprzednie. I podam Państwu taki jeden przykład, dlaczego tych poprzednich bym nie uzupełniał, bo bym musiał je po prostu przeformułować. Mianowicie, pisząc książkę z Piotrem Gontarczykiem pod egidą IPN-u, nie potrafiłem do końca wyjaśnić pewnego bardzo ważnego elementu życiorysu Wałęsy. Mianowicie jego pojawienia się Wałęsy w oknie Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej 15 grudnia 70 roku, czyli w dniu, drugim dniu masakry grudniowej w Gdańsku. Co prawda 14 w pierwszym dniu nie zginęli żadni ludzie, ale już następnego oczywiście zginęli. Pierwszego dnia doszło do wyjścia na ulicę, do manifestacji i nagle około godziny 7 rano 15 grudnia Wałęsa stoi w oknie komendanta miejskiego Milicji Obywatelskiej i nawołuje kolegów, uderza kartą zegarową o futrynę okna, dostaje nagłośnienie, tubę i nawołuje kolegów do tego, żeby się uspokoili, że on tutaj coś negocjuje. I oczywiście ten fakt jest odnotowany w poprzednich moich książkach, ale bym powiedział i polityczna poprawność i jakby poszukiwanie jakiegoś logicznego wytłumaczenia tego, że on się w tym oknie znalazł, zaprowadziła mnie, bo to jest moja część w tej książce z Balek Wałęsa, można powiedzieć na manowce. To znaczy nie potrafiłem wyjaśnić, w jaki sposób on po prostu się tam znalazł. I teraz w świetle kilku dokumentów, ale niezwykle ważnych, mogę przyjąć, jestem już co do tego pewien w zasadzie, że Wałęsa wszedł do tego budynku jako swój. I to jest jedna z tych głównych, bym powiedział, nowości w tej książce. To znaczy 14 grudnia, czyli w pierwszym dniu gdańskiego grudnia 70 roku z Wałęsą jest przeprowadzona pierwsza rozmowa Służby Bezpieczeństwa. Przynajmniej my o niej wiemy, że ona została przeprowadzona. Więc Wałęsa, wchodząc następnego dnia do Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej jako swój, być może nawet na jakieś hasło, był już po rozmowie dzień wcześniej, już był dogadany z bezpieką. I to, wiecie Państwo, wywraca po prostu opowieść o Wałęsie jako człowieczku złamanym po grudniu 70 roku. Tu warszawski salon jeszcze Państwu dopowie, proszę w to nie wierzyć, że tam cała masa Wałęsów była, prawda? Wałęsa sam to opowiada do dzisiaj. Te sceny tego pseudo-werbunku w filmie Wajdy, one mają tylko właśnie zadziałać na taką podświadomość, to znaczy mają Państwu uzmysłowić, że takich Wałęsów to było bardzo dużo, ich tam czołgali, po prostu bili, oczywiście bili i czołgali, ale to nie jest tak, że tych werbunków było setki czy tysiące. Ja to sprawdziłem, wiecie Państwo,
werbunku w Stoczni Gdańskiej po grudniu 70 roku łącznie, a przecież Stocznia Gdańska to jest główny zakład i ludzie, którzy tam mieszkali, to są pracowali, to są ci, którzy, że tak powiem, wzięli na swoje barki cały protest grudniowy w Gdańsku. W Gdyni jest podobnie, ale mówimy o Gdańsku. A tam było raptem 30 kilka werbunków po grudniu 70 roku, więc tej masowości tych werbunków nie było. Wałęsa nie jest jednym tam z setek. To jest zresztą taka filozofia, pewnie każdy z Państwa to stosował, ja przynajmniej to stosowałem. Mama miała do mnie pretensje, jak dostałem dwójkę, a ja mówiłem, ale dostałeś jeszcze pół klasy i to miało po prostu jakby załatwić problem mojego nieuctwa, tak? I tutaj jest podobnie, to znaczy gra się na tego typu emocji. Natomiast, no jak mówię, po prostu tak zwyczajnie nie było. I teraz innymi słowy ja chcę Państwu powiedzieć, że przebadałem w ogóle całą postawę Wałęsy raz jeszcze, w zasadzie pierwszy raz, przyznam się, na taką skalę przynajmniej w grudniu 70 roku i dziś nie mam wątpliwości, że od początku grudnia 70 roku, czyli od 14 grudnia aż do 16 grudnia 70 roku, bo to są te trzy dni tragiczne w Gdańsku, Wałęsa był po prostu człowiekiem drugiej strony. Wałęsa był człowiekiem z kierownictwa zakładu, dyrekcji zakładu Stoczni Gdańskiej. Wałęsa był człowiekiem aktywu partyjnego, bo został nawet wcześniej wytypowany jako aktywista ZMS-owski do tego, żeby brać udział w takich odprawach jeszcze przed grudniem, przed 14 grudnia 70 roku, jako ten, który ma razem z kolegami, z towarzyszami pacyfikować nastroje załogi. I wreszcie Wałęsa jest tym, z którym 14 i 15 grudnia Służba Bezpieczeństwa przeprowadza rozmowę operacyjną. I bardzo ważna rzecz. My nie znamy treści tej rozmowy. To znaczy była sześciostronicowa notatka na ten temat. Znamy, że tak powiem, w przybliżeniu, czego dotyczyła. Wiemy, że ona była. I wiemy to z dokumentów, do których dotarłem dosłownie w ostatnich miesiącach, które pochodzą z prokuratury okręgowej w Warszawie i są, że tak powiem, pochodną zeznań funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, które Wałęsie jako prezydentowi RP po prostu przekazywali ten dokument. I ten dokument oczywiście już z tego, co powiedziałem, wynika, nigdy nie wrócił do archiwum, został po prostu ukradziony. Ale chcę Państwu jeszcze raz powiedzieć, że to nie jest tak, że Wałęsa po prostu jest człowiekiem złamanym 19 grudnia 70 roku przez kapitana Graczyka, tylko moim zdaniem jego werbunek z 19 grudnia 70 roku jest tylko usankcjonowaniem roli, jaką on spełnił w czasie grudnia 70 roku. Oczywiście jakby cała historia aktywności Wałęsy w grudniu 70 roku jest tak niesamowita po prostu, bo nie wiem, na ile Państwo się orientujecie i interesujecie grudniem 70 roku w Gdańsku, ale rzucić 15 grudnia około 6 rano na terenie Stoczni Gdańskiej hasło idziemy na ulicę, idziemy pod komendę miejską MO, bo tam są aresztowani nasi koledzy, a potem odłączyć się od czoła tego pochodu, znaleźć się w tym oknie i w tym momencie następuje atak i jest nawet pierwsza ofiara, no to bardzo dużo znaczy. Ja nie chcę powiedzieć, że on ich, że tak powiem, wyprowadził z pełną świadomością pod karabiny maszynowe, ale tak działa prowokacja polityczna, żeby ona była policyjna, żeby ona była po prostu skuteczna, to nawet ten, który ją realizuje, niekoniecznie musi zdawać sobie sprawę z tego, do czego może doprowadzić. I niewątpliwie Wałęsa był człowiekiem, który został wykorzystany w tym strasznym dniu, można powiedzieć pierwszym dniu, w którym giną ludzie. Tam doszło do, wiecie Państwo, dantejskich scen. Kilka tysięcy ludzi było miażdżonych po dwóch stronach przez siły milicji i wojska. A nawet doszło do odwetu, do pojmania milicjanta, po prostu któremu głowę roztrzaskano płytą chodnikową. To po prostu była regularna bitwa, bardzo krwawa. I ten Wałęsa w tym oknie, wiecie Państwo, to jest po prostu coś niesamowitego. Zresztą
Zresztą nie dano mu możliwości przemówienia i ten tłum, część ludzi go przecież znała ze stoczni, chociaż nie był nikim ważnym w stoczni wtedy. Pracował tylko 3 lata niecałe. I ten tłum po prostu rzucał w niego kamieniami, krzycząc, to cytat z niego, szpicel, zdrajca, agent. Świnia jeszcze on tam w jednej z relacji opisuje to. No więc być może jesteśmy w momencie, w którym możemy powiedzieć, że to jest jakiś klucz do tej postaci. To znaczy, że on w grudniu, na który się, jak Państwo wiecie, powołuje, był od początku, od pierwszych chwil po prostu człowiekiem tych sił, które ten grudzień tak brutalnie zdławiły i spacyfikowały. I teraz ja lepiej rozumiem, analizując tego Wałęsę w grudniu 70 roku, to, że on w 2008 roku stał się jednym z głównych świadków obrony Jaruzelskiego w procesie o sprawstwo kierownicze masakry grudniowej 70 roku w Trójmieście. Stanął przed sądem i mówił językiem propagandy. Przeczytacie Państwo to w książce. Te cytaty są po prostu straszne. Oczywiście Jaruzelski nie jest winien grudnia 70, bo rządzili sekretarze. To jest opowieść Jaruzelskiego, dokładnie. Kociołek jest winny, ja niewinny. Ale coś jeszcze gorszego. Znaczy grudzień w ustach Wałęsy, który rzekomo po prostu w tym grudniu miał odgrywać jakąś kluczową, ważną, pozytywną rolę, to jest wyjście na ulicę, co prawda zrewoltowanych ludzi, ale ci ludzie przecież okradają sklepy i trzeba było użyć po prostu takich środków przymusu, które przecież to w normalnym każdym kraju do takich sytuacji nie może policja dopuścić, więc tym bardziej oczywiście również w PRL-u, żeby ich po prostu no, jakoś spacyfikować. To jest zeznanie Wałęsy w procesie o sprawstwo kierownicze grudnia 70 roku. Jaruzelski zresztą mu za to niemalże publicznie dziękował jeszcze na sali sądowej i powiedział, że właśnie ze względu na to, że taki fantastycznie jego świadek przyszedł na salę, to pofatygował się do sądu, bo normalnie tutaj nie bywa. Czyli Lech Wałęsa nie jako człowiek wciągnięty w tryby historii przemocą wbrew swojej woli, tylko jako chętny agent prowokator. Chętny agent prowokator. Jest przecież jeszcze ten wątek lojalności wobec Zielonych, ten wątek wojskowy. To także nieprawdaż dobrze tłumaczy tę miętę, jaką czuje kapral Wałęsa do generała Jaruzelskiego. Przypomnijmy, że relacjonuje pan major Stachowiak, który uczestniczył w procesie rejestracji Wałęsy jako tajnego współpracownika Bolka, relacjonuje, że kiedy zadał wówczas takie rutynowe pytanie, wrzucił do systemu karteczkę z pytaniem, czy Wałęsa już wcześniej znany był służbom PRL-owskim, uzyskał odpowiedź podwójnie twierdzącą, tak? Uzyskał odpowiedź, że raz Wałęsa rejestrowany był wedle jego pamięci do jakiejś sprawy kryminalnej jeszcze w tym Lipnie, tam w tym Hobbitonie, z którego przybył do gdańskiego Mordoru, a drugi raz, że był rejestrowany, i to pamięta pan major Stachowiak, zielony kolor tego kartonu, na którym przyszła ta odpowiedź, rejestrowany był w czasie swojej służby wojskowej. No i to potwierdza czy pozwala budować zasadną hipotezę, że Wałęsa w gruncie rzeczy został, co, przez Zielonych wypożyczony na ten grudzień 70 i później. To jest, wiecie Państwo, na osobny duży tekst, to znaczy Wałęsa i wojsko, to się oczywiście w książce pojawia. On w różnych okresach życia, można powiedzieć od zawsze, akcentował tą swoją miłość do Ludowego Wojska Polskiego. To nie jest tak, że on się przedstawił dopiero w październiku 82 roku jako kapral Wałęsa. On już to robił wcześniej. Już w 80 roku na jednym z pierwszych spotkań takich publicznych powiedział o sobie, ja jestem człowiekiem sił zbrojnych. Nikt tego oczywiście nie rozumiał. Być może to są jakieś właśnie ślady tej rejestracji czy tej współpracy.
Ale powiem Państwu w ten sposób, no ujawniłem to w książce. W 2008 roku zaprosił mnie do siebie po ukazaniu się książki Jezbalek Wałęsa pułkownik Adam Chodysz. No nie ma co ukrywać, chciał pogratulować książki. Ten, kto czytał, to wie, że on jest jednym z pozytywnych bohaterów tej opowieści o Wałęsie, bo się sprzeciwiał wypożyczeniu czy kradzieży po prostu tych dokumentów Bolka jako szef delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Gdańsku. No i pułkownik Chodysz powiedział mi coś takiego. Panie Sławku, on zawsze z kimś musiał współpracować. Ja się go pytam, pamiętam, a co to znaczy? On mówi, on współpracował najpierw z milicją, potem z wojskiem, a potem z SB. Bo tak jak mówię, on zawsze z kimś musiał współpracować. I rzeczywiście to są oczywiście poszlaki wskazujące na to, że Wałęsa był agentem pionu kryminalnego Milicji Obywatelskiej, bo to są tylko relacje w naszym genialnym ustawodawstwie, tym rozliczeniowym, powiedzmy, zawartym w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Milicja Obywatelska nie jest organem bezpieczeństwa państwa i w związku z tym akta milicyjne po 1956 roku nie są przekazywane do Instytutu Pamięci Narodowej, więc to jest w ogóle poza zasięgiem jakiegokolwiek badacza. Kartoteka na przykład powiatowa lipieńska albo bydgoska, albo włocławska, prawda, Milicji Obywatelskiej, żeby sprawdzić, w jakim charakterze Wałęsa był zarejestrowany. A może nawet są jakieś papiery, które są wytworem jego współpracy z milicją. Trudno, to jest po prostu, jak powiedziałem, w tym systemie niemożliwe do sprawdzenia, jeśli w ogóle cokolwiek jeszcze zostało. Natomiast jeśli chodzi o wojsko, to też dysponujemy w zasadzie tylko relacjami, ale dość wiarygodnymi. Kilka jest relacji, nie tylko ta, o której mówił Grzesiu, majora Janusza Stachowiaka, ale ja na przykład na okoliczność pisania tej książki rozmawiałem z majorem Jerzym Frączkowskim. No to jest, tak powiem, postać numer jeden, przynajmniej no, elity Służby Bezpieczeństwa końca lat 80. w Gdańsku. I on mi dokładnie po prostu to wszystko potwierdził, że oglądając kiedyś w drugiej połowie lat 70. akta teczkę personalną Lecha Wałęsy, widział taki dokument, który potwierdzał Wałęsy współpracę z Wojskową Służbą Wewnętrzną w okresie jego służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej. Zresztą ten Chodysz, o którym wspomniałem, wówczas mi powiedział, że Wałęsa w czasie współpracy z WSW nosił pseudonim Kobrzyński. Tego się nie dało potwierdzić archiwalnie w Instytucie Pamięci Narodowej. Po prostu około 200 zapisów na temat agentury z rejonu i z jednostki, w której służył Wałęsa w Koszalinie w latach 60., jest po prostu albo usunięta, wycięta żyletką, albo tak zamazana, że nawet ten nowoczesny sprzęt, którym dysponuje Instytut Pamięci Narodowej, nie jest w stanie odcyfrować tego, co było wcześniej po prostu pod tym zaczernionym flamastrem po prostu, co tam było wcześniej napisane. No ale tych poszlak jest po prostu tak dużo, zresztą ja opisuję historię konfrontowania Wałęsy z niejakim pułkownikiem Władysławem Iwańcem kilka razy. Po raz pierwszy w marcu 81 roku, jak Jaruzelski został premierem, a później przez kilka dni podczas izolacji w Chylicach czy w Otwocku przyjechał po prostu żołnierz, jego przełożony z jednostki wojskowej. I przez kilka dni po prostu brał udział w takich sesjach, w takich rozmowach z Lechem Wałęsą, po których Wałęsa po prostu był, można powiedzieć, w rozsypce psychologicznej. Na pewno to jest po prostu jakiś ślad tej współpracy z Służbą Bezpieczeństwa, z Wojskową Służbą Wewnętrzną. Jaruzelski w pamiętnikach pisze o tym bardzo ciekawie. W tym kontekście, powiedzmy, można uznać, że pisze, mówi, że pułkownik Iwaniec opowiadał mu, że jak chciał jakąś sprawę na kompanii załatwić właśnie w tej jednostce, w której służył Wałęsa, a to były trudne sprawy, budzące jakieś kontrowersje wśród żołnierzy,
to zawsze używał do tego Lecha Wałęsę i wtedy lepiej szło. Także to jest, myślę, bardzo takie, zresztą typowe dla Jaruzelskiego. Jaruzelski bardzo takich wiele kompromitujących rzeczy przemyca niby w takich pozytywnych opowieściach o Wałęsie. Przypomnę Państwu, jak już nie jesteście takimi pasjonatami jak ja, to na 70. rocznicę urodzin Wałęsy, czyli całkiem niedawno, Jaruzelski wysłał mu list jednostronnicowy i cały pierwszy akapit poświęcił jego służbie wojskowej. Znaczy Wałęsy służby wojskowej w latach 60. Wałęsa wspominał zresztą, że kiedy pierwszy raz widział się z Jaruzelskim, prawda, kiedy składał mu wizytę już jako przewodniczący Solidarności, to Jaruzelski wtedy odwołał się do jakichś faktów z czasów jego służby wojskowej, co było niewątpliwie chwytem psychologicznym, dyscyplinującym rozmówcę. Tak. No, ale tu musimy uważać, dlatego że do dzisiaj wielu naszych rodaków, słysząc, że Wałek Bolek wcześniej był zakontraktowany przez bezpiekę wojskową, pomyśli sobie, to pewnie lepiej. Jak wojsko, to pewnie lepiej, bo to ta bezpieka niedobra, to ci niebiescy, tacy okrutni, a wojsko, no to widzicie, rozumiecie, za mundurem, panny sznurem i w ogóle tradycja, ponieważ do dzisiaj wśród Polaków słaba jest orientacja i świadomość tego faktu, że to właśnie Ludowe Wojsko Polskie było głównym i najbardziej niezłomnym narzędziem sowietyzacji Polski i to ono było tą służbą, na której Sowieci do końca najdłużej mogli polegać. Bądź co bądź, bezpieka ta niebieska została zdekonspirowana częściowo w procesie tak zwanej transformacji ustrojowej, no a zielonych musiałeś ty dopiero rozminowywać z kolegami i to było ledwie parę lat temu. Jak z tej perspektywy jeszcze patrzysz na Lecha Wałęsę jako trybik w tej maszynie? Przypomnę jeszcze, to chyba w ogóle nie zostało zaanonsowane, że my jesteśmy w tej chwili na antenie, że nasze spotkanie transmituje na żywo niepoprawne radio. To prawda, już drugi raz chyba. Jak prawicowcy robią jakąś imprezę, to zawsze coś nie wyjdzie, dlatego to spadło. Tak jest w całej Polsce. No to oczywiście żart. Szanowni Państwo, no oczywiście jest tak, jak mówi Grzegorz, jak sugeruje Grzegorz. I tutaj pod tym względem niezwykle ważna jest analiza prezydentury Wałęsy. Znaczy proces można powiedzieć, od torpienia Wałęsy ludźmi tajnych służb, który rozpoczyna się, można powiedzieć, automatycznie, od razu, parę tygodni po zaprzysiężeniu prezydenta Wałęsy w grudniu 90 roku, opiera się przede wszystkim, można powiedzieć, że to jest pakiet kontrolny, na otorbieniu prezydenta ludźmi wojska. I osią po prostu, czy symbolem tego, co się wówczas wydarzyło, na dobrą sprawę został już usankcjonowany wiosną 91 roku, czyli kilka miesięcy po prostu po zaprzysiężeniu Wałęsy. Jest rola, jaką zaczął wokół niego odgrywać oczywiście Wachowski. Wachowski jest tym, który ich wszystkich ściąga, przyprowadza. Ale myślę tutaj przede wszystkim o kontradmirale Wawrzyniaku, pierwszym szefie wojskowych służb informacyjnych, a w tamtym czasie szefie gabinetu ministra Kołodziejczyka. Zresztą z Kołodziejczykiem był bardzo blisko zawsze związany. To też jest charakterystyczne, bo to są marynarze, czyli są z Trójmiasta. I Wałęsa po prostu ma do nich daleko idącą lojalność. Znaczy taką lojalność, która każe mu skonfliktować się z dużą częścią kancelarii prezydenta już w pierwszych miesiącach prezydentury, z Lechem Kaczyńskim na czele. To jest, Lech Kaczyński jest ważny z tego punktu widzenia, że był konstytucyjnym ministrem odpowiedzialnym za sprawy bezpieczeństwa, czyli generalnie cały segment tajnych służb na przykład. A został wyeliminowany po prostu z tych wszystkich rozmów, dyskusji, lobbingu, nacisków, którym podlegał wówczas Wałęsa. I to, wiecie Państwo, że w lipcu
Wałęsa jedzie 91 roku do kwatery głównej NATO i wykreśla z przemówienia przygotowywanego przez Lecha Kaczyńskiego fragment dotyczący tego, że Polska ma aspiracje atlantyckie, jest dokładnie efektem po prostu tego, że był już, można powiedzieć, w kieszeni. No pewnie był wcześniej, ale no nikt w tamtym czasie jeszcze tego nie wiedział, ludzi tajnych służb Ludowego Wojska Polskiego. Innymi słowy, po prostu dzięki Wałęsie proces przejścia całego segmentu ludzi tajnych służb Ludowego Wojska Polskiego, że ten proces przejścia z PRL-u do post-PRL-u, z komunizmu do postkomunizmu, do trzeciej RP, był po prostu zupełnie, że tak powiem, miękki. Nie podlegali oni mianowicie nawet takiej weryfikacji, jakiej podlegali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy aplikowali do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa. W wojsku nic takiego nie było. Pierwsza weryfikacja w Polsce instytucjonalna ludzi, służb, wojska to jest 2006 rok. Wcześniej była tylko próba zabłyska w 2000 roku, zresztą ukręcona. Ale to, że ta ekipa wojska, zresztą chodzi tutaj również o tą grupę oficerów, że tak powiem, liniowych. Już dzisiaj nikt nie pamięta tych sztabowców wszystkich po prostu z nadania jaruzelskiego. Taki był generał Komorowski, bardzo po prostu, Komornicki, przepraszam, bardzo, bardzo, ten też jest chyba generał, tak. No ja myślę, że to jest niższa ranga. I to jest, wiecie państwo, lojalność przede wszystkim, no, moim zdaniem, to jest moja pewna hipoteza, jak znam psychologię Wałęsy, to wydaje mi się po prostu, że to się bierze głównie z tego, albo to był jeden z elementów decydujących. Mój stosunek do wojska, myślał sobie Wałęsa, musi być dalej jeszcze o wiele bardziej afirmujący niż stosunek mój do esbeków, którzy też oczywiście go szturmują, pułkownik Jasik, pułkownik Czempiński w tamtym czasie. Oni są stałymi bywalcami, jakich Lech Kaczyński odprawił, bo oni jego najpierw szturmowali, to oni oczywiście przez Wachowskiego docierają do prezydenta. Ale myślę, że stosunek do Wałęsy, do wojska brał się z tego, nie zapominajcie państwo, że prezydent w polskim systemie politycznym, zwłaszcza w tamtym czasie, to był realny, że tak powiem, dowódca sił zbrojnych. To znaczy jego jak to się nazywa w Konstytucji, jego zwierzchnictwo nad wojskiem było naprawdę realne. To znaczy prezydent decydował w ogóle, jak będzie wyglądał sztab generalny, jak będzie wyglądało Ministerstwo Obrony Narodowej. A nie tylko jakby nominalnie, tak jak teraz. W tym nowym systemie, powiedzmy, po konstytucji po 97 roku. I teraz dla Wałęsy w moim przekonaniu było zupełnie oczywiste, że musi wykazać się jakby większą gorliwością w stosunku do ludzi Ludowego Wojska Polskiego ze względu na dwie osoby. Znaczy ze względu na generała Jaruzelskiego i generała Kiszczaka. I to, co państwo przeczytacie w książce, jeszcze z tego roku wypowiedzi, to są w ogóle nieustannie powtarzane słowa. Generałowie nie powinni być sądzeni przez żadne sądy w Polsce, nie powinni być męczeni przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Od sądu nad generałami jest Pan Bóg. To jest wypowiedź z czerwca tego roku Wałęsy. I to jest oczywiście po prostu pewien bardzo logicznie poukładany człowiek, jeśli chodzi o te sprawy dotyczące wojska, ale właśnie trzeba powiedzieć po prostu, że on był absolutnie w kieszeni ludzi służb wojskowych, aczkolwiek one go również w jakimś sensie wykiwały przy okazji sprawy Oleksego, ale to jest może już na odrębną dyskusję. A przypomnijmy, że mowa o dwóch generałach, których kariery zaczęły się jeszcze w latach II wojny światowej, którzy spełnili najostrzejsze stalinowskie kryteria
stalinowskie kryteria. I wedle tych kryteriów obydwaj, jak się okazało, znakomicie nadawali się do czego? Do odbierania Polakom niepodległości, jakichkolwiek nadziei na niepodległość. Otóż wobec tych ludzi jeszcze ręcznie, można powiedzieć, za Józefa Stalina wybranych, wyselekcjonowanych, wystrzelonych do najwyższych karier, wobec tych ludzi pozostaje lojalny Lech Wałęsa. A ta służba, którą demontowałeś ostatecznie z tak wielkim opóźnieniem, no to jeszcze raz warto pamiętać, że to jest ta jedna jedyna, która od 1943 roku, ta bezpieka wojskowa, zielona, od 1943 roku zachowała pełną ciągłość personalną, oczywiście przy kolejnych zmianach, ciągłość operacyjną, zachowała aktywa operacyjne bez jakiejkolwiek kontroli i bez jakiegokolwiek wglądu ze strony tych, którzy po 1989 roku współtworzyli tę niestety w dużej mierze fasadową nową polską niepodległość. Ale co więcej o Lechu Wałęsie, przeczytajcie Państwo koniecznie w tej książce, zanim oddam Państwu głos i zaproszę Was do zadawania pytań. Chciałbym Ciebie jeszcze odpytać z tych książek niedokończonych, z tych książek, które zajmując się Lechem Wałęsą, przebijając tego wampira osinowym kołkiem już po raz kolejny, tych książek, których ciągle jeszcze nie napisałeś. Gdzie jest twoja książka o pułkowniku Ignacym Matuszewskim świętej pamięci? Gdzie jest twoja książka o infiltracji emigracji? Gdzie jest twoja książka o Fozie? Gdzie jest twoja książka, o czym tam jeszcze? No, o wielkim dziele infiltracji Kościoła katolickiego przez służby sowieckie, w tym służby sowieckie polskojęzyczne, które się nam dzisiaj przedstawiają jako wywiad PRL-owski. Gdzie są te wszystkie książki? Wytłumacz się. Ja pytam tutaj, budując to wyliczenie, pytam o projekty, o których wiem, że są nie tylko w głowie autora od lat wielu, ale że są wręcz mocno zaawansowane i tylko natłok nawału różnych innych zajęć powoduje, że ciągle jeszcze nie trafiły pod strzechy. Gdzie one są, kiedy będą? W zasadzie już mnie Grzegorz wytłumaczył, bo gdybym był leniem wielkim, to bym się pewnie zaczerwienił i po prostu nie wiedziałbym, co powiedzieć. Ale w międzyczasie, rzeczywiście jak zapowiadałem te książki, o których ty mówisz, no napisałem inne książki. Na przykład nigdy nie zapowiadałem zbyt szeroko książki Annie Walentynowicz, a ją napisałem. No kompletnie nie zapowiadałem książki o Lechu Kaczyńskim, a ją napisałem. No i nie zapowiadałem w zasadzie tej książki i też ją napisałem. I nie zapowiadałem książki Długie ramię Moskwy i też ją napisałem. Więc mogę się wylegitymować całkiem sporą ilością książek w międzyczasie napisanych. No, ale rzeczywiście ja mam 10-15 książek jeszcze w głowie, które powinienem napisać, ale nauczony właśnie... Ale masz je nie tylko w głowie, masz je w szufladzie. No dobrze, dobrze. Masz je na dysku. No, no dobrze, nie mam ich do końca na dysku, ale postanowiłem już nie reklamować tego, co ja chcę napisać, bo nawet na okładce książki Długie ramię Moskwy jest już okładka następnej książki, która się od 2011 roku nie ukazała, czyli Tajne pieniądze, jak ty powiedziałeś, książka o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Ja mam tyle nowych, fantastycznych zupełnie dokumentów, że myślę, że ta książka w nowej wersji będzie zupełnie lepsza niż ta w pierwotnej. Mogę tylko powiedzieć, że będę chciał w miarę szybko po drugim tomie o Lechu Kaczyńskim napisać książkę o Ignacym Matuszewskim, bo to jakoś po prostu 10 lat się ciągnie, już za długo i mam wszystkie materiały, napisałem 8-9 tekstów dużych o nim. Mam w sumie wszystko poukładane. Wydaje mi się, że w 3 miesiące bym napisał tą książkę. No i myślę, że po prostu ją zrobię, ale co do reszty, to się nie będę teraz deklarował, jeśli chodzi o terminy. Ale wszystkie te książki, które wymienił Grzegorz, oczywiście ja kiedyś na pewno napiszę i wydam. No, częściowo usprawiedliwiony. Częściowo usprawiedliwiony.
Na razie czytajcie Państwo książkę o Lechu Wałęsie nie po to, żeby się małostkowo pastwić nad tym człowiekiem, bo przecież Lech Wałęsa jako człowiek, umówmy się, nie jest wart tych wszystkich tomów, bo to jest cóż, no, powiedzieć o nim krętacz, powiedzieć o nim łajdak, to nie wyczerpuje palety. To jest bardzo barwna postać. To jest człowiek o pewnym, niewątpliwie, o pewnym typie inteligencji, tak, której nie należy mylić z jakimś tam prostodusznym sprytem, chytrością. Ale dlaczego zatem warto czytać te książki? Dlatego, że Lech Wałęsa opisany przez Sławomira Cęckiewicza daje nam pewien model działania takich postaci, a także model działania, funkcjonowania systemu, który niezbędnie do tego, żeby funkcjonować, żeby się reprodukować, potrzebuje takich figur spod ciemnej gwiazdy jak Lech Wałęsa. I ponieważ, proszę Państwa, być może wkraczamy w nowy etap, może przychodzi czas nowych bolków, może w najbliższych sezonach znowu ktoś będzie do Państwa przemawiał z jakiegoś okna i na coś Was namawiał, może gdzieś Was wyciągał na jakąś ulicę. Warto przeczytać książkę o Wałku Bolku po to, żeby ten model poznać, po to, żeby się lepiej orientować i może tego sobie i Państwu życzę, żeby się już na kolejnego, następnego replikanta tej postaci, żeby się już nie dać tak łatwo nabrać. Jakie Państwo macie pytania do autora książki Wałęsa, Człowiek Steczki? Halo? Już, proszę Państwa, korzystając z tego, że ja dostałem mikrofon, pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie. Mianowicie, dotyczyć ono będzie operacji Okrągły Stół. Mówię celowo oczywiście o operacji Okrągły Stół, no bo uważam, że tak ona powinna być, to wydarzenie historyczne tak powinno być nazywane przez historyków, bo to było po prostu wielkie oszustwo, to było coś takiego jak trust, załóżmy. I tutaj moje pytanie, na ile w tej operacji, no, która spowodowała, że po prostu zdrajcy dalej mogli rządzić Polską, prawda? Na ile w tej operacji ta tak zwana demokratyczna opozycja, czyli Wałęsa, Mazowiecki, Geremek, Kuroń i tak dalej, na ile oni świadomie uczestniczyli w tej operacji, a na ile to byli, no nie wiem, polityczni idioci? Kolega mnie namawia do wygłoszenia jakiegoś dłuższego referatu. Postaram się jakoś w miarę skrótowo o tym powiedzieć. Nie da się zrozumieć Magdalenki i Okrągłego Stołu bez tego wszystkiego, co dzieje się w okresie stanu wojennego. Ale żeby to jakoś właśnie na potrzeby krótkiej, skondensowanej wypowiedzi Państwu to przekazać, to skupię się na tym, co się dzieje po roku 85. Bo tam tkwi jakby bezpośrednio geneza Magdalenki i Okrągłego Stołu. Przede wszystkim chodzi o przebudowę Solidarności. Mimo tego, że ona jest zdelegalizowana, to następuje jakby pod osłoną, że tak powiem, reżimu Jaruzelskiego, oczywiście właśnie pod osłoną, czyli za przyzwoleniem w gruncie rzeczy, przebudowa wewnętrzna przywództwa w ruchu Solidarności, tym nielegalnym. I żeby to Państwo jakoś po prostu zobrazować, to chcę odwołać się do kilku zaledwie przykładów. Czyli moment pierwszy, 85 rok, powołanie tymczasowej Rady Solidarności. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego to jest takie ważne, wiecie Państwo, że Solidarność miała jakąś swoją konstytucję wewnętrzną, jakiś swój statut. Przyjęty na pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów Solidarności w 1981 roku i ten statut wybrał określone władze. To jest ponad 100 osób członków Komisji Krajowej.
I w tym statucie jest mowa o tym, że oni wszyscy, ta Komisja Krajowa, stanowi władzę naczelną w związku. A przewodniczącym tej Komisji Krajowej no właśnie jest Lech Wałęsa. I teraz problem polega na tym, że powołanie kolejnych bytów, bo do 1985 roku jakby uznawano, że Komisja Krajowa, co prawda ona ze względu na stan wojenny, rozbicie, część wyjechała, część umarła, część oczywiście jest aresztowana i internowana, że ona generalnie po prostu jest jakimś realnym bytem, ale no, ze względu na warunki po prostu nie może dojść do jej jakby reaktywowania w postaci organizacji spotkania takiej Komisji Krajowej. I tutaj dochodzi do czegoś, co ja nazywam przewrotem, zamachem stanu w nielegalnej jeszcze, jak mówię, podziemnej rzekomo Solidarności. Mianowicie powoływane są nowe władze, z jednoznacznym zastrzeżeniem, że nie ma już powrotu do Komisji Krajowej. Że jakby czas od stanu wojennego do roku 85 unieważnił tą strukturę, którą, jak mówię, Statut Solidarności i Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów wybrał. Dlaczego to jest takie istotne, wiecie państwo? No dlatego, że jak popatrzymy, ja zrobiłem taką tabelkę w książce o Annie Walentynowicz, jak popatrzymy na skład Komisji Krajowej z roku 81 i skład tych gremiów kierowniczych Solidarności od 85 roku, czyli Tymczasowa Rada Solidarności, w 87 roku Krajowa Komisja Wykonawcza, która w 89 roku przekształca się w Komisję Krajową, to zobaczycie państwo, że z ponad 100 członków Komisji Krajowej z jesieni 81 roku zostało w tych trzech następujących po sobie zmianach szyldu po prostu, kierownictwie tym nowym Solidarności od roku 85 roku, 6 osób. Kryterium jest bardzo czytelne. Wyeliminowani są wszyscy, którzy mają poglądy antykomunistyczne. I nie tylko antykomunistyczne, ale sprzeciwiające się ugodzie z komunistami. Innymi słowy po prostu, to co za przeproszeniem, usiadło jako reprezentacja Solidarności do rozmów w Magdalence i Okrągłym Stole, ta grupa działaczy, ona po prostu musiała dokonać tego wewnętrznego przewrotu, eliminacji po prostu ludzi, którzy się, już użyję słów samego Wałęsy, wiem, kto się wam nie podobał, albo wiem, kto się władzy nie podobał. No otóż właśnie Rozpłochowski, nawet Jurczyk, no powiedzmy, weźmy go w nawias ze względu na to, co wiemy już dzisiaj o nim. Słowik, Andrzej Gwiazda, Jan Rulewski. Oni wszyscy byli członkami władz krajowych Solidarności i oni po prostu nie zostali zaproszeni do tych gremiów kierowniczych od roku 85 ze względu na to, że to by spowodowało po prostu, że być może ludzie pokroju Wałęsy, Mazowieckiego, czy Geremka, czy Bogdana Lisa, Władysława Frasyniuka i Zbigniewa Bujaka po prostu straciliby większość. Czyli nie można by po prostu doprowadzić dodaj, do... Dodaj jeszcze legendarnego przywódcę Władka Frasyniuka do tego ostatniego wyliczenia. Tak, wspomniałem. Po prostu chodziło o to, w której istnieje jakaś grupa, która posługuje się szyldem o nazwie Solidarność, która nawet ze względu na to, że działała w tym okresie lat 80-81, stwarza pozór kontynuacji, ale tak naprawdę przeformułuje po prostu, czy przeformułowała tak ten ruch, żeby on się stał, że tak powiem, ruchem zlojalizowanym. Może to będzie dla niektórych kontrowersyjne. Lech Kaczyński jest tą osobą, która w moim przekonaniu głęboko się pomyliła, ale z pełnym, że tak powiem, przekonaniem robiła to wszystko, myśląc po prostu, że ci ludzie, którzy jak Władysław Frasyniuk na przykład, którego on bardzo lubił, że oni myślą tak jak on, to znaczy w kategoriach makiawelistycznych o polityce, że owszem, mam szacunek do Gwiazdozbioru na przykład, ale oni są tak nieelastyczni, że aż są antypolityczni. I teraz polityka realna to jest właśnie polityka uprawiana małymi krokami. To jest jakaś gra.
Tak? I w tej grze należy czasami się cofnąć po to, żeby pójść do przodu. To jest z grubsza po prostu ta filozofia Lecha Kaczyńskiego, która doprowadza go do sojuszu z Lechem Wałęsą i do tego, że on jest jednym, pozwól, że skończę, jednym z tych, który bierze udział w tych rozmowach w Magdalence. Ale co jest istotą rzeczy? O tym mówi Mazowiecki, o tym mówi Wałęsa, o tym mówi Geremek, a później o tym między innymi mówi Lech Kaczyński. Oni wszyscy po prostu o tym mówią. Jak już idą na pierwsze rozmowy na Zawracie na początku września 1988 roku, a później spotykają się w Magdalence, mówią o tym po prostu nieustannie do Kiszczaka i do Cioska. Odbudujemy Solidarność od góry w dół. Proszę Państwa, to mówi nieustannie Wałęsa Warłamowie. Nawet mówi to w Chylicach i w Otwocku w pierwszych dniach po prostu izolacji, i tygodniach i miesiącach. Co jest po prostu istotą tego przekazu, polityczną istotą po prostu tej koncepcji tych ludzi, powiedzmy, jak Wałęsa, Geremek, Mazowiecki i tak dalej. Jest to po prostu, że Solidarność trzeba odgórnie odbudować po to, żeby wyeliminować z niej doły, ekstremy, mówiąc językiem komunistów. Wałęsa do tego jeszcze dodaje, wy nazywacie ich ekstremą, to mówi Warłamowie, ja ich nazywam tymi głupkami. Tak? Czyli po prostu to są ci, co sobie tak do serca wzięli naprawdę ten sierpień 80, tą Solidarność, że to jest rzeczywiście jakiś ruch antykomunistyczny. No i rzeczywiście po prostu oni to w kółko po prostu powtarzają i dokładnie to robią. Jak Państwo weźmiecie statut Solidarności, tej zarejestrowanej w kwietniu 89 roku, czyli już po okrągłym stole, żeby było jeszcze śmieszniej, po oficjalnym zamknięciu obrad. I porównacie ze statutem z roku 81, przy czym jeszcze Państwu powiem tak, statut w Solidarności to nie mogło sobie gremium po prostu z Bronisławem Geremkiem, Mazowieckim, Frasyniukiem i Lechem Wałęsą przy stoliku zmienić. To po prostu mógł zrobić tylko zjazd krajowy. To jest po prostu jedna wielka, że tak powiem, od strony prawnej również taka chucpa po prostu. Ale na tym polegają umiejętnie realizowane zamachy stanu. I oni rzeczywiście odbudowują tą strukturę od góry do dołu. Innymi słowy, wiecie Państwo, ludzie tacy jak Mazowiecki czy Geremek, przecież oni nawet w sensie formalnym nie mogli być członkami Solidarności, bo oni nie przynależeli do żadnej komisji zakładowej Solidarności. Chyba Geremek akurat w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk się zapisał, ale taki Mazowiecki, no gdzie on miał założyć, gdzie on miał po prostu do Solidarności? Bo żeby być członkiem Solidarności, to trzeba pracować, i trzeba po prostu przynależeć do jakiejś komisji zakładowej na samym dole, tak? I nagle oni w roku 88-89 są, czy Adam Michnik, czy Jacek Kuroń. Wiecie Państwo, oni nigdy, nigdzie nie pracowali. Nawet jak byli prześladowani, ale to jakby ich z automatu ze względu na statut związku eliminuje z tego, żeby być w ogóle komisją jakąś krajową, tak? A oni idą w 88 roku jako ta samozwańcza elita związkowa, co oni mają z ruchem związkowym wspólnego, tak? Ale to spowodowało właśnie, że wyeliminowano tych wszystkich ekstremistów i ta Solidarność powstała zupełnie na nowych zasadach. I oczywiście no, jest piękne, fantastyczne to, co Lech Kaczyński robił jako prezydent, chcąc właśnie jakby zasypać ten podział. Bo przecież Gwiazdozbiór na przykład i ludzie podobni do państwa gwiazdów, oni od razu ogłosili po prostu, że to jest neosolidarność. I to ma po prostu podstawy, wiecie Państwo, prawne i polityczne, żeby to co ja mówię, to jest w zasadzie uzasadnienie tego. No i dopiero Lech Kaczyński próbował jakąś politykę historyczną taką prowadzić, żeby jakby pojednać tych wszystkich, którzy odmówili tej Solidarności, którą on również firmował w roku 89, jakby podstaw nawet legalizmu. Tak? No ale to wszystko wiecie Państwo, to za późno po prostu. Solidarność myślę, że nie mogła się również odrodzić po roku 89, no właśnie ze względu na to, że była robiona od góry w dół. Bo dla wielu ludzi, bo jak to wyglądało, to jakbyśmy przeanalizowali, nie ma takiej monografii niestety, ale jakbyśmy przeanalizowali sytuację w regionach, po prostu na poziomie komisji zakładowych, na przykład w Stoczni Szczecińskiej czy w Stoczni Gdańskiej, to jest pilnowane w taki sposób, żeby tam żadna Walentynowicz czy inna ekstrema po prostu nie odgrywała żadnej roli w tym odradzającym się ruchu. Tam wszędzie muszą być przewidywalni ludzie po prostu. Ludzie Wałęsy w przypadku Gdańska, a ludzie Milczanowskiego w przypadku Szczecina.
Tak? No właśnie nieprzypadkowo, dlatego że po prostu ten ruch musi być przewidywalny. On nie może mieć po prostu swojej naturalnej antykomunistycznej, no to w sytuacji modelu transformacyjnego okrągłostołowego to było ważne, żeby wyrwać temu ruchowi po prostu od razu zęby antykomunizmu, tak? Ale również w sytuacji niezgody na te problemy po prostu związane z wykluczeniem społeczno-socjalnym, trzeba było mieć ruch, który po prostu rzeczywiście, to urasta do symbolu, ten parasol po prostu nad tym rządem mazowieckiego. Ruch, który po prostu nie będzie ruchem protestu i obrony praw związkowych w sytuacji, w której całe obszary Polski po prostu zaczną pogrążać się w biedzie. I to jest rzeczywiście coś, co przypomina operację Tras, znaczy rozmontowanie wielkiego narodowego, antykomunistycznego, społecznego ruchu. On nieprzypadkowo jest nieliczny już po roku 89, no po to, żeby to się wszystko udało po prostu. Tak? I Solidarność, która jest symbolem antykomunizmu w roku 88-89 jest papierowym tygrysem. Znaczy to jest w ogóle niesamowite, jak się czyta akta partyjne, nie tylko akta MSW, Służby Bezpieczeństwa, ale akta partyjne, posiedzenia biura politycznego, dyskusje, notatki, wystąpienia na różnych plenach Jaruzelskiego czy Kiszczaka. To właśnie jest w kółko powtarzane. My wspieramy Solidarność, bo oni po prostu pacyfikują wszędzie strajki, bo wybuchają strajki w roku 88-89. I po prostu oni pacyfikują strajki jako Solidarność. My już nic nie musimy po prostu robić, tak? I to jest rzeczywiście fenomenalna operacja po prostu. No i dlatego się nam nie udało, tak bym powiedział. 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 Nie udało. Bo oni po prostu pacyfikują wszędzie strajki, bo wybuchają strajki w roku 88-89. I po prostu oni pacyfikują strajki jako Solidarność. My już nic nie musimy po prostu robić, tak? I to jest rzeczywiście fenomenalna operacja po prostu. I dlatego się nam nie udało, tak bym powiedział. Dwa przypisy, tak? Te dwa nazwiska, które tutaj wracają w twojej opowieści. Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, niech im obu ziemia lekko będzie. No także właśnie jeszcze stalinowski nabór. Stalinowski nabór. O Tadeuszu Mazowieckim, chwała Bogu, zdążyłeś obszernie dość napisać jeszcze zanim go Pan Bóg odwołał. Czy może jakiś biogram Bronisława Geremka wreszcie będzie do użytku? Myślałem, że ze strony Grzegorza mnie to nie spotka po prostu. Rzeczywiście irytuje mnie, jak patrioci w całej Polsce mówią, co ja powinienem jeszcze napisać. No, bo jak nie pan, to kto po prostu? No. Jak nie ty, to Andrzej Friszke, prawda? Ktoś mi kiedyś powiedział, że my się razem ścigamy. Pan Andrzej pisze dużo książek i obszernych, i Senckiewicz podobnie, ale rzeczywiście on ma duże wpływy, ja nie mam żadnych. Dla Państwa mniej zorientowanych, Andrzej Friszke jest takim kieszonkowym historykiem nadwornym Gwiazdy Śmierci i tam pucuje i cyzeluje, stara się odpicować na nowy etap te życiorysy, których się niestety odpicować nie da i to jest jego duży problem, w gruncie rzeczy bardzo mu współczuję. Ja niestety uważam, że się trochę da, i on nieprzypadkowo po prostu swoimi uczniami zasiedlił tak Instytut Pamięci Narodowej, że naprawdę będziemy mieli książki o Geremku Mazowieckim takie, że wiem, że jest przygotowywana teraz książka o Wałęsie. No, z tym orłem Instytutu Pamięci Narodowej, książki, które będą na pewno taką słuszną opowiastką. Instytut Pamięci Narodowej za prezesury człowieka gumy z Wrocławia uległ wewnętrznej, dynamicznej samopacyfikacji, więc rzeczywiście Państwo doceniajcie pracę tych mądrych, dzielnych i pracowitych ludzi, którzy tam ciągle jeszcze są na jakichś etatach, ale uważajcie także i na to, co stamtąd wychodzi, bo mogą to być różne trucizny. I uważajcie na to, co dostają do czytania, co tam do tornistrów się wkłada dzieciom i młodzieży. Ja chciałem tylko w kontekście tych dwóch nazwisk wspomnieć o bardzo ciekawym takim przemówieniu, zresztą które w książce jest zacytowane, Czesława Kiszczaka z posiedzenia Komitetu Centralnego, jeśli się nie mylę, albo Biura Politycznego KCPZPR z roku 89, jak Czesław Kiszczak apeluje do towarzyszy,
o to, żeby po prostu się tak nie płaszczyć po prostu przed tymi solidaruchami, nie dać sobie wmówić, że my jesteśmy jakimiś stalinowcami, bo tych stalinowców jest więcej po ich stronie i padają nazwiska. Między innymi pada nazwisko właśnie Mazowieckiego. Oto stalinowiec. Pytajcie się jego, co robił, mówi Czesław Kiszczak. No to jest po prostu fenomenalne. A robił tu we Wrocławiu, prawda? Ale tak, to w zasadzie państwa krajan, tak trzeba powiedzieć. No był wybitnym funkcjonariuszem frontu ideologicznego i jako katolik bezpartyjny, tak, walczył z kościołem katolickim, prymasem polskim. I jeszcze na wiosnę tego roku dzielił się takim przekonaniem, że chyba jeszcze sporo biskupów w Polsce nie dorosło do demokracji, tak? To jeszcze ja nawet porównywałem jego teksty i wypowiedzi właśnie z lat 50. do tych, które wygłaszał no krótko przed śmiercią jeszcze i to są rzeczywiście bardzo podobne, tylko ojciec Tadeusz Rydzyk, Radio Maryja, arcybiskup Michalik, no to są właśnie, to wcześniej byli prymas Wyszyński, no oczywiście... Biskup Kaczmarek, biskup ksiądz Lelito. Tak, dokładnie tak. I w ogóle ten reakcyjny kler, prawda? Ten reakcyjny kler. To już nie ma co... Pytania. Dobry wieczór. Tak, mogę? Tak. Ja tak patrzę po sali i myślę, że to, co powiem, to w pewnym sensie będę wyrazicielką większości z Państwa tutaj, ponieważ średnia wieku jest taka właśnie. A mówię to dlatego, że wszyscy przeżyliśmy Wałęsę, albo powiem inaczej, wszyscy zostaliśmy wmanewrowani w Wałęsę. Przecież ja pamiętam, że za Wałęsę bym się po prostu dała pociąć. Tak, to była... Tego się nie wiedziało, po prostu. I teraz... Kto nigdy nie klaskał Lechowi Wałęsie, niech pierwszy rzuci książką Cęckiewicza. Więc właśnie, mam z tego powodu bardzo duży dyskomfort, bo jako zwykły Polak po prostu nie umiem się z tym uporać. To jest moje pytanie, jak się z tym uporać? Nie ma zwykłych Polaków, proszę pani. Polacy są niezwykli. Jestem nadzwyczajną Polką. Dziękuję bardzo. Jestem nadzwyczajną Polką, ale mam ten sam problem. Nie umiem się z tym uporać. To jest jedna sprawa, ale pójdę dalej. Przecież na naszych oczach dzieje się to samo. To, co Wałęsa zrobił z nami, w tej chwili Komorowski robi z nami. Jeżeli my będziemy niedługo 4 czerwca obchodzić Święto Wolności, jeżeli ten cały sztab esbeków wokół pana pełniącego obowiązki prezydenta będzie nadal tak pracowicie działać, to cała nasza historia, wszystko zostanie tak idealnie przewartościowane, że następne pokolenie po nas też powie, wmanewrowano nas w Komorowskiego. Kiedy będzie książka o Komorowskim? O. Jako zwyczajna, niezwyczajna Polka chcę powiedzieć, że ja już po prostu więcej niż pół swojego dorosłego życia przeżyłam w bagnie, w zakłamaniu, nie z własnej woli i nie chcę reszty życia i moich dzieci i moich wnuków w to samo bagno wpakować. Jaka jest szansa? Co my możemy zrobić, żeby się przed tym bronić? Dziękuję. Zawsze w takich sytuacjach mówię, że patrioci mnie przeceniają. Myślą, że ja mam jakieś recepty gotowe tu. Misericordie, tak? To się teraz tak nazywa. Tu zapodam. Co zrobić? Po prostu ja nie wiem. Kiedyś Antoni Macierewicz powiedział, że się ja na polityce nie znam i ja się trzymam tego, co pan Antoni mi powiedział. Po prostu ja nie wiem. No naprawdę, ja trochę znam przeszłość, ale przyszłości oczywiście nie znam, ale chciałem jakoś panią rozgrzeszyć. No, powinienem być akurat wiarygodny, bo nigdy na Wałęsę nie głosowałem. Bardzo szybko byłem jego
no, zadeklarowanym przeciwnikiem, a to był przywilej mieszkania w Trójmieście i spotkania bardzo przenikliwie myślących starszych kolegów, ludzi, w ten sposób wchodząc w dorosłość po prostu, ani w 90 roku, ani tym bardziej w 95, bo w 95 to w ogóle byłem za tym, o czym się nie pomogłem, nie przyłożyłem ręki. Ja tu chcę powiedzieć od razu, że rozumiem i wypowiedzi Wyszkowskiego i obu braci Kaczyńskich, którzy trzymali kciuki, żeby Wałęsa nie wygrał. I dokładnie ja tak samo w 95 roku. Po prostu ja nigdy na niego nie głosowałem, ale chcę jednocześnie powiedzieć, że właśnie ja, jako ten, który i napisał te wszystkie straszne książki o nim i nigdy na niego nie głosował, że w jakimś sensie chcę po prostu rozgrzeszyć takich ludzi jak pani, która mi zadawała pytanie. To znaczy, to jest psychologicznie i socjologicznie do wytłumaczenia, że państwo go popieraliście. Tak? To nie jest tylko taki jeden wielki spisek, oczywiście to też, ale ten spisek, żeby był spiskiem tak genialnym, żeby człowiek z teczki po prostu stał się numer jeden w Polsce i w jakimś sensie naszą wizytówką na świecie, to on musi mieć pewne podstawy społeczne. I teraz dochodzi do pewnej interakcji, to znaczy on jest dla wielu interesujący, bo przypomina przynajmniej w roku 80-81 po prostu nas samych. Inaczej się z nami komunikuje, ma Matkę Boską w klapie, te wąsy, prawda, nie pod krawatem, nie mówi jak jajogłowi, tak, on to zawsze akcentował, zna prostą robotę, no to po prostu ludzi ujmowało, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy większość Polaków się po prostu skupiało wokół ruchu Solidarności, no, który miał ten silny element oczywiście robotniczy, pracowniczy i on jest jednym po prostu, się wydawało, z nich, z nas. Ale z drugiej strony po prostu jest tak, że społeczeństwo, że Polacy, którzy myśleli w kategoriach polskich o Polsce po prostu, że oni mieli naturalny głód przywództwa. I w jakimś sensie Wałęsa się po prostu wpisał w te nastroje. I ja cytuję w książce, zawsze to po prostu nawet cytuję na spotkaniach, jak państwo pozwolą, to też to zacytuję teraz. Taki tekst z 81 roku, to bardzo ważne, że właśnie on wtedy powstał. Tekst Lecha Bątkowskiego. Nie żadnego ekstremisty z Gwiazdozbioru, tylko liberalnego, przyzwoitego człowieczka, literata, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kawalera Orderu Virtuti Militari, a później jednego z twórców takiej koncepcji samorządności i regionalizmu kaszubskiego i mentora Donalda Tuska politycznego. I w 81 roku ten Bątkowski napisał po prostu tekst, który można powiedzieć, że jest profetyczny, o Wałęsie. Właśnie w książce zresztą napisanej pod redakcją Bronisława Geremka, która składa się mniej więcej z 10 czy 15 tekstów poświęconych Wałęsie, znalazł się tekst, który po prostu dokładnie wyjaśnia ten dylemat, ten problem, który pani tutaj zasygnalizowała. Lech Wałęsa jest postacią historycznie przypadkową. To jest przykład płatania figlów przez historię. Dylemat polega na tym, że głód moralnego przywództwa w Polsce spowodował to niesłychane wyniesienie Wałęsy. I w tym wypadku nawet nie można działać otrzeźwiająco na ludzi, ponieważ pozbawi ich się tego, co z takim trudem uzyskali i z taką radością przyjęli. A zarazem wiadomo, że ten człowiek, chociaż jest symbolem przełomu, nie jest oczekiwanym przywódcą. Przeskoku z represjonowanego bezrobotnego na człowieka roku kreowanego na Zachodzie, na okładki ilustrowanych pism o milionowych nakładach, udzielającego największym na świecie agencjom, tygodnikom i dziennikom, mógłby dokonać tylko człowiek o ogromnej kulturze wewnętrznej, by nie ulec zepsuciu. To jest po prostu wyjaśnienie, można powiedzieć, wszystkiego, całego tego dylematu. On nie wiedział, pisząc ten tekst, że Wałęsa do tego przywództwa szedł już jako człowiek zepsuty i nie uwzględniał tego elementu, który stał się podstawową dźwignią, dlatego to jest człowiek steczki, czyli relacji z tajnymi służbami. Gdyby Wałęsa nie był człowiekiem steczki, gdyby Wałęsa nie był Bolkiem, nigdy nie zostałby szefem Solidarności. To jest dla mnie całkowicie w 100% jasne. Bątkowski o tym nie wiedział, ale patrzył na niego jako na człowieka po prostu, który podlega
można powiedzieć, jakimś naturalnym, wewnętrznym zmianom, przemianom spowodowanym tym po prostu, że stał się nagle, wpisał się po prostu w ten głód oczekiwanego przywództwa i stał się po prostu człowiekiem, który ma nieograniczoną, można powiedzieć, władzę nad Polakami w jakimś sensie, a jednocześnie jego pazerność na dobra materialne, na władzę szeroko pojętą, po prostu na to, że nagle on używa życia ze wszystkimi konsekwencjami tego co państwu tutaj mówię. Przeczytacie to państwo zresztą w książce. I jakby kartoteka Bolka w ten sposób jest rozszerzana po prostu o inne kompmateriały. Nie myślcie państwo, że Bolek to jest jedyne to coś, za co się trzyma po prostu Wałęsę. Wałęsa po prostu tak se napracował kompmateriałów, że po prostu uznał, to jest moja wizja w ogóle tej osobowości. On uznał w jakimś momencie, mniej więcej w roku 81 pewnie ostatecznie, to widać szczególnie w czasie rozmów z nim w okresie izolacji w 82 roku, że on z tego dołu po prostu, który w gruncie rzeczy sam wykopał, nie jest w stanie wyjść. I on się musi dogadać z tymi, którzy o tym wszystkim wiedzą, w co on wpadł. To jest ten biedny syn, który po prostu został przez niego wyparty. To w ogóle na gruncie psychologii, wiecie państwo, analiza tego, jak zachowuje się mężczyzna, który wypiera pierworodnego syna i się do niego po prostu nie przyznaje. To już to po prostu pokazuje osobowość człowieka, osobowość tego mężczyzny. Ta ucieczka po prostu z tego rejonu, w którym on się wychowywał i dorastał. To, że on był hersztem bandy po prostu, że ludzie zamykali okna po prostu, jak szła banda Wałęsów pod wodzą Lecha i Zygmunta Wałęsów. To nawet znalazłem, to jest więcej jak w książce Zyzaka, Pawła Zyzaka, znalazłem dokument SB, gdzie jest o tym mowa, że Wałęsa jest nożownikiem. Wyobrażacie sobie państwo to? I on potem po prostu podrywa, wykorzystuje te kobiety. Nagle jest ta ciąża, on ją zostawia po prostu. On musi uciec z tego państwowego ośrodka maszynowego w Łochocinie do nomen omen Leni Wielkich, dlatego że on jest spalony po prostu w tym rejonie świata. Tak? I on z tym wszystkim jedzie do Gdańska. W 67 roku, z tym bagażem po prostu. Wiecie państwo, no jak się weźmie książkę na przykład Danuty Wałęsowej do ręki, to jest po prostu fenomenalna opowieść na jednej stronniczce zawarta. Nie poznałam stron rodzinnych Lecha i jego rodziny, włącznie z matką przed ślubem. On po prostu był tak spalony, że się bał ją tam zawieść do tego Popowa po prostu. On tam się nie mógł pojawić. Tak był znienawidzony przez okoliczną ludność. I teraz ten człowiek zostaje nagle po prostu szefem Solidarności. No to, wiecie państwo, Dołęga Mostowicz po prostu by tego nie przewidział. No, książka pani Danuty bezcenna, bo ona tam odnotowuje przecież, jak to Wałek w Totolotka nieustannie wygrywał i stąd te pieniądze. Więc nie ma książek niepotrzebnych. Nie ma książek niepotrzebnych. No może Małgorzaty Tusk, bo tam rzeczywiście nic nie ma. Tam nie jestem w stanie... Ja mam taką kwestię. Andrzej Dudek. Panie doktorze, z tego, co pan pisze w tej swojej książce i w swoich poprzednich książkach, z tego, co pan pisze, z tego przekazu, który wynika z tej książki i poprzednich napisanych przez pana dzieł, wynika, że Wałęsa był człowiekiem, który uzyskiwał wsparcie zarówno tej cywilnej służby bezpieczeństwa, jak i wojskowych służb specjalnych. Co za tym się stało, że w 95 roku, mając poparcie z jednej i z drugiej strony, jeden człowiek z teczki został zamieniony przez drugiego człowieka z teczki? Co musiało się stać? Jakim zagrożeniem, czy też na ile zbędnym okazał się być Wałęsa dla tych kreatorów tej sceny politycznej po 89 roku, że po prostu zamienili jednego, tak jak powiedziałem, człowieka steczki na innego człowieka steczki. To bardzo ważny rzeczywiście wątek, który warto wyjaśnić. W jakimś sensie pan też już odpowiedział na to pytanie. Kreatorów, że ci kreatorzy jego wyłączyli.
No bo właśnie on nigdy nie był kreatorem, a myślał, że jest. To jest, wiecie państwo, klucz do zrozumienia jego osobowości politycznej. On nieustannie w latach 80-81 i później po wprowadzeniu stanu wojennego mówi komunistom co? Nie tylko tym z MSW, ale z biura politycznego, z KC, w tych relacjach swoich indywidualnych. To zresztą chcę państwu to bardzo wyraźnie powiedzieć, podkreślić, że on zbudował taki nieformalny, potajemny, zakulisowy kanał kontaktów z szeroko pojętym aparatem władzy, z ludźmi aparatu władzy, w którym MSW jest tylko jednym z elementów. Znaczy myślę tutaj o generale Adamie Krzysztoporskim, ale to jest przede wszystkim Ciosek i to jest Rakowski. To są jego po prostu rozmówcy. Przynajmniej na razie nie wiemy, że są jeszcze jacyś inni. Ale co jest charakterystyczne dla tej osoby, po prostu dla Wałęsy, zarówno w tym okresie legalnie funkcjonującej Solidarności, jak i później. Mianowicie on przedstawia siebie jako niezbędny element do wyeliminowania czy marginalizacji, czy pacyfikacji autentycznych działaczy antykomunistycznych w ruchu Solidarności. Czyli prosi tych, których pan słusznie nazywa kreatorami, o wsparcie po prostu do tego, żeby mógł ich skutecznie wyeliminować. W stanie wojennym on to jeszcze, że tak powiem, wyraźniej zaświadczy. On powie dwóm pułkownikom, jeden z bezpieki cywilnej, drugi w gruncie rzeczy wojskowej, ja muszę wskoczyć na tego konia, żeby go wyhamować. I teraz on myśli, że on jest podmiotem, że tak powiem, tej gry, że on jest właśnie tym niezbędnym elementem. Oczywiście to jest tak, jak Kania powiedział. Kania już to powiedział jesienią 80 roku. Wałęsa jest parawanem, za którym manipulujemy Solidarnością. To jest święte słowa, niesamowite zupełnie. Ale on myśli, że on z nimi funkcjonuje, jakby dogaduje się na prawach realnego partnera. Tak? Podczas gdy oni stosują wobec niego, tak jak to się po prostu robi, z pozycji silniejszego człowieka, ludzi, którzy mają dostęp do wszystkich informacji, kierują tajnymi służbami, oni na niego szukają oczywiście wszystkich tych elementów, które w momencie, kiedy Wałęsa zacząłby wierzgać, można go po prostu zlojalizować nagle. Tak? I to jest dokładnie takie coś. To znaczy frustracja Wałęsy związana z tą nogą w 95 roku, podam panu nogę i tak dalej, jest po prostu właśnie związana z tym, że jemu się wydawało, że on jest w stanie, że on jest właśnie tym kreatorem, że system III RP, który on zbudował, w zasadzie te główne elementy systemu III RP on zakonserwował, znaczy postkomunizm w Polsce, jego prezydentura zakonserwowała. I on myślał, że to jest wystarczająca zasługa do tego, żeby być prezydentem na drugą kadencję. To jest po prostu niesamowite. I to jest na przykład w ostatnich miesiącach, co on powiedział, że on jako prezydent, to pokazuje daleko idącą lojalność. To chcę, żebyście państwo tą informację jakby w ten sposób, nawet tak daleko idącą, że jest w stanie się pogodzić z przegraną. To znaczy on powiedział niedawno, że on jako prezydent wiedział, że Kwaśniewski jest agentem bezpieki. Że dostarczono mu po prostu materiały na ten temat. To dlaczego po prostu on tego nie wypalił? Być może on w ogóle dzięki temu by wygrał te wybory. Ale on nigdy nie naruszy balansu. Nigdy nie naruszy balansu i z drugiej strony wydawało mu się, że te zasługi są takie po prostu, że oni nie są w stanie go, że tak powiem, odwołać. To jest, wiecie państwo, jak się analizuje jego pobyt w Arłamowie, to jest po prostu tak fascynująca opowieść, jak Wałęsa właśnie jest mu wskazane miejsce przez ludzi Jaruzelskiego, Rakowskiego i Cioska. To znaczy, jesteś nam już niepotrzebny. My z tobą nie prowadzimy żadnych rozmów. On dostaje taki komunikat ostatecznie w lutym 82 roku. Do października nikt z nim na jakimkolwiek wyższym szczeblu nie rozmawia. I on biedny, zmasakrowany, że tak powiem, konfrontacjami z oficerami z bezpieki i z wojska, wyrzuca z siebie, czy to do kucharek, czy to do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, w tym Arłamowie, przy okazji po prostu na przykład śniadanek i obiadków, do tego się oczywiście alkoholizuje, co pokazuje frustrację wewnętrzną, bo nie może znieść tego, że nie jest partnerem. To jest zresztą świadoma zagrywka Jaruzelskiego. On po prostu wyrzuca z siebie setki zasług, które ma, które
ma w tym, żeby spacyfikować ruch Solidarności. To jest po prostu niesamowite, jak funkcjonariusze BOR-u nie wiedzą, co on do nich gada, a on i notują to w tych swoich notatkach służbowych, przekazując do bezpieki. A on mówi do Radomia, to słuchajcie, ja wam powiem, jak wyglądał do tych funkcjonariuszy. Ja wam powiem, jak wyglądał Radom jesienią 81 roku, jak tam się wszyscy zradykalizowali i Rozpochowski opowiadał, że tam kuranty w Moskwie się zatrzęsą, jak Solidarność tutaj bolszewików zacznie eliminować, to ja po prostu się spotkałem z Rakowskim, bo on to już mówi to później w listopadzie 82 roku też, powtarza, ale opowiada to wcześniej borowcom właśnie, że on rozmawiał wcześniej, nie wiedział, czy ma jechać, ale ostatecznie namówił go do tego wyjazdu na posiedzenie kierownictwa Solidarności Rakowski i ustalili po prostu, że on się dostosuje do klimatu, do nastrojów w sali i będzie też radykalnym antykomunistą, bo inaczej to oni by go odwołali. Tak? I on wyrzuca z siebie całą listę po prostu podobnych zasług. Ci borowcy nie wiedzą, o czym ten facet po prostu do nich mówi, bo on nie znajduje już po prostu właśnie tego partnera. On został jakby sprowadzony do parteru. Dlatego, wiecie państwo, kiedy w październiku 82 roku pojawia się jakaś nadzieja, że ktokolwiek z nim będzie rozmawiał, akurat to jest wizyta cioska, to on pisze no coś, co jest, tak naprawdę powinno być jego końcem. Znaczy list kaprala do generała. No treść tego listu i w ogóle ta bo to jest pokazanie podległości, to powinniśmy mówić w pierwszej odsłonie, jak o wojsku mówiliśmy. Kapral do generała. On stosuje po prostu stopnie wojskowe, żeby pokazać siebie w relacji z generałem. Czyli kapral i generał, tak? On najniżej, ten najwyżej. A treść tego listu, no przecież to jest, wiecie państwo, to jest po prostu horrendum. No. Dlatego ja znalazłem nawet podziemne pisemka, w których mówiono, że oto Wałęsa się skończył. To jest akt zdrady, tak? Bo on myślał, że Solidarności już nie ma. Pamiętajcie państwo, że on po prostu przez 10 czy 11 miesięcy izolacji powtarza nieustannie. Mnie musicie użyć, żeby zlikwidować całą konspirację, strajki, manifestacje, tymczasową komisję koordynacyjną. Wszystko to ja wam po prostu załatwię. Usiądę na konia, zlikwiduję bujaków i innych. I tych innych. Tak? I nagle on się dowiaduje, jak wychodzi z tej izolacji, że Solidarność żyje, że są jakieś manifestacje. On widzi w ogóle tysiące ludzi. Ja tam wtedy byłem, miałem lat 11 czy 11. Pod jego mieszkaniem na Gdańskiej Zaspie nagle tysiące ludzi, które krzyczą po prostu precz z komuną Lech Wałęsa, prawda? On myślał, że tego już nie ma, że to już nie istnieje. No, a on jeszcze po prostu te zobowiązania w tym samym dniu, kiedy wrócił, wiecie państwo, do Gdańska, to on po prostu zaciągnął zobowiązania wobec dwóch pułkowników, z którymi rozmawiał w Warszawie. Kończy się ta rozmowa czym? Wałęsa mówi tak, ja nie chcę mieć już pośrednika w kontaktach z tajnymi służbami, z SB. Ja chcę mieć osobistego kuratora. To musiało być niesamowite, jak oni na niego spojrzeli. I on dodał, bo ja mam dużą rodzinę. Wiecie państwo, to jest po prostu klucz też do jeden z tych kluczy właśnie do Wałęsy, czyli jego zdrada jest determinowana, jego zdrada polityczna jest determinowana chęcią uzyskania korzyści materialnych. To jest takie banalne, no po prostu tak jest. I on zobowiązuje się po prostu do kontaktów potajemnych, tam jest nawet końcówka, w której jest mowa o tym, że zostanie mu przekazany telefon do roboczych kontaktów z szefem Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku, pułkownikiem Sylwestrem Paszkiewiczem. I on jedzie po prostu i widzi jakiś tłum wiwatujących ludzi z biało-czerwonymi flagami, którzy myślą, że przyjechał wódz narodowy, antykomunista. Kulisy tego, wiecie państwo, są takie, że on podobno nie chciał w ogóle do tego okna wyjść w tym mieszkaniu, jak był. Ktoś mi opowiadał, kto był po prostu w mieszkaniu z Lechem wtedy. Że on się bał po prostu. I to jest właśnie charakterystyczne po prostu. Ale jak mówię, ten 95 rok można zrozumieć tylko, jak się wgłębimy po prostu w ten sposób myślenia Wałęsy, gdzie on myśli, że jest kreatorem, a nie jest, a jest tylko partnerem do rozmów, jest narzędziem, jest parawanem właśnie, za którym można manipulować tym całym ruchem. I to jest niesamowite, wiecie państwo, że on, przepraszam, że tak długo mówię, ale to jest może clue po prostu tej książki, że on nawet się nie zdobywa na wewnętrzną suwerenność w momencie, kiedy uzyskuje Nagrodę Nobla. Wydawałoby się, że każdy człowiek po prostu powie,
że tak powiem, brutalnie spadaj tam Jaruzelski, przed komuną Solidarność wskoczyć mi możecie, jestem teraz noblistą, mam $1 000 000, cały świat mnie kocha, papież do mnie wysyła i wszyscy prezydenci życzenia, gratulacje, po prostu jestem numer jeden, tak? A on cieszy się z $1 000 000, cieszy się z prestiżu, z tych okładek, tak? Ale jednocześnie zapewnia Jaruzelskiego, że on bez żadnych warunków, żadnych warunków, znaczy wiecie państwo, co to znaczy bez żadnych warunków? Znaczy bez Solidarności po prostu. Ja chętny jestem do rozmowy, tak, jakbyście chcieli. Tak? I dalej ten ruch po prostu pacyfikuje. Nie przypadkowo, wiecie państwo, moment, kiedy on dostaje Nagrodę Nobla, to jest moment, w którym Wałęsa odcina się od działalności księdza Jerzego Popiełuszki. Mówiąc jego językiem, on wiedział, że on się władzy nie podoba. I jest fenomenalny, ty pewnie Grzesiu widziałeś, film Zachowany. Niedawno się po prostu objawił ten film dokumentalny. Wizyta księdza Jerzego w Gdańsku i prośba księdza Jerzego skierowana bezpośrednio do Wałęsy. Ten film to pokazuje, tą rozmowę w gruncie rzeczy prywatną. Ksiądz Jerzy, biedny, po prostu mówi... Myśli, że ma jakiegoś bohatera narodowego naprzeciwko siebie i mówi tak. Panie przewodniczący, wpadłem na taki pomysł. Będziemy organizowali pielgrzymki świata pracy. Solidarność żyje do Częstochowy. Po prostu pan musi tam do nas przyjechać. I Wałęsa po prostu zakłopotany. Nie entuzjazmuje się tym, co słyszy od księdza Jerzego. Mówi... Nie, żeby było jasne, ja nie jeżdżę tam, gdzie wszystko dobrze działa, także moja obecność jest tam zbędna. Jak macie państwo dziennik księdza Jerzego, to on opisuje dwie takie sytuacje, gdzie on go namawia po prostu, żeby przyjechał jako wódz Solidarności i powiedział, Solidarność żyje, a on odmawia, tłumacząc po prostu, że jak to dobrze chodzi, to on jest tam niepotrzebny. I wiecie państwo, i teraz w świetle tego, to, co się zdarzyło w październiku 1984 roku, zamordowanie księdza Jerzego i oświadczenie Wałęsy, to po prostu, to jest fenomen, to wszystko mówi. To jest oświadczenie, w którym on mówi, no przykro, że zginął, ale na pogrzeb to jadą tylko, mam nadzieję, że pogrzeb stanie się manifestacją tych, co są za dialogiem. I jednocześnie po prostu oświadcza, że to jest najpewniej prowokacja skierowana przeciwko Jaruzelskiemu. Czyli od razu po prostu on ma to stanowisko w gruncie rzeczy Jaruzelskiego i MSW. To, które jakby obowiązuje u Jaruzelskiego i postkomunistów do dzisiaj. No to jest, wiecie państwo, no to jest po prostu fenomen, że ten człowiek nigdy tej wewnętrznej suwerenności, równowagi takiej po prostu nie odzyskał. No dlatego, że wiedział po prostu ile jest rzeczy, że tak powiem, ile on ma spraw za uszami, które mogą w jakimś momencie zostać uruchomione. I z drugiej strony, wiecie państwo, to jest fenomen, że Jaruzelski nigdy tego wszystkiego, co zebrał na jego temat, nie wykorzystał. To po prostu tak by zrobił Jaruzelski, nie byłoby Wałęsy. Gdyby wyemitował po prostu nawet kombinacyjnie, przekazując materiał przez Departament I MSW na Zachód, w jakiejś podrzędnej nawet telewizji by wyemitował minutę filmu pornograficznego z Lechem Wałęsą w roli głównej. Nigdy tego nie zrobili, dlatego po prostu, że chcieli go mieć. No i do tej pory się Wałęsa przydaje, więc po co mieliby to robić? Chyba docenia pan, że po tym wszystkim, co żeśmy usłyszeli, ludzie pokolenia Wałęsy, którzy kiedyś za nim murem stali, potrzebowaliby prostej formuły usprawiedliwiającej ich przeszłość i uwalniającej ich od ciężaru jakiejś współodpowiedzialności, jeżeli to tak można nazwać. Więc czy byłby pan skłonny przyjąć taką formułę, że my, ja również kiedyś popierałem bardzo gorliwie Wałęsę, my po prostu popieraliśmy rycerza Giewontowego. A że okazało się, że w środku jest coś na kształt zepsutego jaja, to my za to przecież nie odpowiadamy w żaden sposób i nie jesteśmy w żaden sposób obciążeni. To dziękuję. No pełna zgoda, oczywiście, że tak jest. Proszę w ogóle się nie winić, jak państwo głosowaliście na niego 3 razy nawet, bo taka szansa była, to też proszę się nie winić. No po prostu, każdy z nas dojrzewa, inaczej myśli, po latach, no niewielu ma przywilej
niewielu ma przywilej po prostu rozsądzenia wszystkiego od razu, tak, na samym początku. Ale jeśli już kogoś by można było winić, to tych, którzy byli blisko i na przykład pewne rzeczy tuszowali. I dla mnie mój przyjaciel Krzysiu Wyszkowski to jest po prostu człowiek, który niesie, to tak jak kiedyś napisał Wenzel o nim, Wojtek Wenzel o nim napisał, że jest tragarzem pamięci, ale elementem tego właśnie, tego dźwigania tej pamięci Krzysztofa jest po prostu to wszystko, to całe zło, które jest spowodowane tym, że Krzysiu przyjął po prostu tego Wałęsę w swoim mieszkaniu na początku czerwca 78 roku, przyjął de facto do Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, potem go wybronił z zarzutu agenturalności czy ujawnienia tego, że Wałęsa jest agentem w pierwszych dniach września 80 roku, kiedy Kuroń go chciał ogłosić, Wałęsę, czynnym agentem bezpieki, no to Krzysztof się temu sprzeciwił, między innymi no, kierując się zdrowym rozsądkiem, że ruch jeszcze nie powstał, a teraz ogłosimy światu, że to agent, a później namawiając go do tego, żeby po prostu został, żeby kandydował na prezydenta Polski. Nie myślcie państwo, że on się tego nie bał. On się bał Jaruzelskiego po prostu, bo chodziło o to, żeby skrócić kadencję. Więc jeśli tam Krzysiu może byś dogadał jakoś, żeby ten Jaruzelski zrezygnował, bo ja nie mogę wchodzić w paradę Jaruzelskiemu, bo przecież on ma jeszcze 4 lata kadencji. No i, ale to jest jeden z niewielu ludzi, jeśli nie jedyny, który ma tego świadomość po prostu, co... do czego jakby doprowadził. Oczywiście to jest, jak powiedziałem wcześniej, po prostu Wałęsę wspierali różni ludzie, w sensie społecznym, i tak, ale ludzie, którzy po prostu byli blisko, dużo widzieli, powiem państwu szczerze przy okazji, ja go po prostu mocno tutaj oszczędziłem. To, co mi niektórzy działacze Solidarności Gdańskiej opowiadali o nim, no to są po prostu rzeczy, których, nie wiem, papier by chyba nie przyjął. Co on wyprawiał po prostu niemalże publicznie w siedzibie Solidarności. Ale no to jest właśnie taki przykład tego, że się mylimy po prostu. No to co ma taki Krzysztof zrobić w porównaniu do ludzi, którzy do państwa, do tych z państwa, którzy po prostu oddali kartkę wyborczą na niego, tak? No tak bywa po prostu w historii. No przecież Wałęsa nie jest jedynym po prostu fałszywym przywódcą, który stanął na czele jakiegokolwiek ruchu w ogóle na świecie, czy polskie, czy państwa. Będziemy kończyć tę część powoli. Jeszcze tam mikrofon jest w akcji, ale myślę, że znaczna liczba zgromadzonych będzie miała takie oczekiwanie, żeby autor złożył podpis w egzemplarzu książki, która jest tutaj dostępna w większej ilości. Ale proszę jeszcze pytanie. Jedno krótkie pytanie, jedna krótka uwaga. Mirosław Figiel. Uwaga następująca. Ja stałem obok Wałęsy, tak jak między mną a panem w odległości w czasie wyborów na sali Oliwii. I twierdzę, że wówczas jeszcze wszystko było otwarte. Reakcja, jaką otoczenie Wałęsy po ogłoszeniu wyniku wyborów pokazała, wyraźnie wskazywała na to, że piłka jeszcze była w grze. Mimo, że to już było ustawiane, mimo, że tam się działy różne rzeczy, to wszystko jeszcze mogło się zupełnie inaczej obrócić, w inną stronę. Owszem, później to było tak, jak pan to wyraźnie opowiada i mówi. Ale ja mam jedno konkretne pytanie. Skoro był pan zaangażowany czynnie w likwidację Wojskowej Służby Informacyjnej, a z tego, co pan pisze, tworzy, mówi, wynika, że skala manipulacji jest olbrzymia, gigantyczna wręcz i bierze w tym udział mnóstwo osób z różnych, tak powiem, środowisk i różnych grup społecznych. Chciałbym pana zapytać, jak pan sądzi z pańskiej praktyki w tej chwili, doświadczenia, jakie jest niebezpieczeństwo powtórki tego typu sytuacji? Czy na przykład służby kontrwywiadu wojskowego nie są już w tej chwili pod wpływem ludzi z dawnej WSI? Bo tamta atmosfera wisi nad tym społeczeństwem w tej chwili jak ponowna chmura gradowa. Jeśli chodzi o pierwszą uwagę, to się w zasadzie nie zgadzam. Znaczy, myślę, że Wałęsa od jesieni później 80 roku był człowiekiem nieusuwalnym z Solidarności. Przeczytacie państwo, jakie były warianty w MSW i w biurze politycznym, co zrobić w sytuacji, kiedy demokratycznie Wałęsa zostanie odwołany z funkcji przewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność. W każdym razie ogólnie rzecz biorąc trzeba powiedzieć, że komuniści zrobiliby wszystko razem ze swoimi osobowymi źródłami informacji, włącznie w Episkopacie Polski, żeby to anulować po prostu.
odkręcić. I zjazd krajowy jest jak najlepszym po prostu dowodem na to, że jak oni go wspierali. Znaczy w dwóch głównych operacjach tajnych służb, operacji Debata i Sejmik, celem podstawowym operacji jest wybór Wałęsy na przewodniczącego związku. Nie ulega po prostu kwestii, że to był najważniejszy cel operacyjny po prostu służby bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o to pytanie, powiedzmy, zasadnicze, to drugie. No ja nie mam tutaj żadnej recepty. To znaczy, ja powiem nawet coś może smutnego. Nie chciałbym, żeby to było dla Państwa demobilizujące, tylko chciałbym, żebyście Państwo jakby przyjęli, że tak jest w historii, w dziejach politycznych. Manipulacja jest częścią po prostu polityki. Tak? I myślę, że wielokrotnie będziemy wszyscy się jeszcze na różnych ludzi nabierali, bo się nabierają wszystkie społeczeństwa absolutnie na całym świecie. No to jest zupełnie, no dla mnie po prostu banalna prawda o rzeczywistości politycznej w ogóle jako takiej. Tak? Cały sposób komunikowania się po prostu polityka ze społeczeństwem polega na tym, żeby on skutecznie zmanipulował swoich wyborców, żeby oni po prostu oddali na niego głos. Tak? Ale państwo musi mieć takie narzędzia, żeby na przykład w sensie prawnym, administracyjnym niektórych przynajmniej ludzi eliminować po prostu chociażby z takiego startu w takich wyborach. Tak? Natomiast jeśli chodzi o to WSI, no to ja myślę, tu z kolei powiem bardziej optymistycznie. Może jakby był tutaj pan Antoni, to bym je skontrował, powiedział, że to jest zbyt optymistyczne. Mianowicie ja myślę, że nie doszło do odbudowy wojskowych służb informacyjnych. Że proces weryfikacji i likwidacji WSI, on po prostu tak, przynajmniej w niektórych aspektach, okazał się skuteczny. Mógłbym tu bardzo długo o tym mówić. Sam fakt po prostu weryfikowania żołnierzy wojskowych służb informacyjnych spowodował, że to środowisko się bardzo ze sobą skłóciło. Znaczy rozbity został monolit tego całego towarzystwa. I żeby Państwo to jakoś zobrazować, to powiem tak. Oni się pokłócili wokół tego, czy poddawać się weryfikacji, czy się nie poddawać. Innymi słowy, pokłócili się wokół tego, czy aplikować do nowych służb, czy nie aplikować, bo nie można było bez weryfikacji w ogóle po prostu aplikować do pracy w służbie kontrwywiadu wojskowego i służbie wywiadu wojskowego. Tak? Dla ludzi wierchuszki skupionej wokół Malejczyka i Dukaczewskiego, to w ogóle poddanie się weryfikacji, a co to wiecie Państwo znaczy poddać się weryfikacji? To znaczy odsłonić prawdę o służbie, która została zlikwidowana. Czyli oskarżyć ludzi po prostu, którzy tą służbą kierowali, albo swoich kolegów, jeśli się widziało jakieś straszne rzeczy, które oni robili. I dla tego towarzystwa po prostu Dukaczewskiego i Malejczyka sam fakt po prostu aplikowania do tej służby, poddanie się procedurze weryfikacyjnej był po prostu nie do przyjęcia. Był aktem wewnętrznej zdrady. Zdrady tego środowiska komunistycznych tajnych służb. I to już jest po prostu pewne osiągnięcie. Oni się podzielili. Tak? Odsłonili jakąś część prawdy o tych służbach, a to z kolei spowodowało, że rzeczywiście, realnie po prostu wielu z nich, no po pierwsze ci, co się poddali weryfikacji, to nie myślcie Państwo, że oni wszyscy po prostu zostali przyjęci do służby. Mniejszość z nich została przyjęta do służby. Czyli próbowali na przykład wrócić do towarzystwa Dukaczewskiego, to oni im powiedzieli, spadaj zdrajco po prostu, bo ty żeś, to, że cię teraz nie przyjęli, to mnie to nic nie obchodzi, ty żeś i tak tam poszedł i żeś po prostu im naopowiadał. Tak? Czyli jakby powstały trzy grupy po prostu podzielone, czy według trzech pewnych, no to co mówiłem na początku, podzielili się po prostu i nie tworzyli już takiego zgranego zespołu. I to jest taki sukces po prostu, który oczywiście spowodował, że już nie ma mowy o takim całkowitym odbudowaniu wojskowych służb informacyjnych. Poza tym, do tej służby przyszli ludzie z sąsiednich, że tak powiem, bratnich służb, ale w większości ci, którzy nie lubili po prostu zielonych czy wojskowych służb informacyjnych. To z kolei, nawet jeśli to są tacy bolszewicy jak Dukaczewski, to się nie podoba po prostu ekipie Dukaczewskiego, bo dla nich sam fakt, że cywil rządzi w wojskowych służbach informacyjnych jest nie do przyjęcia.
tak jak dla drugiej strony. Druga strona gardzi wojskowymi, tak jak wojskowi gardzą cywilami. No to jest po prostu pewne bagno, które spowodowało tyle niespójności, tyle wewnętrznych niesnasek i konfliktów, że nawet Donald Tusk po prostu nie doprowadził do sytuacji, w której jacyś znaczący żołnierze wojskowych służb informacyjnych wrócili do służby. No może tam kilku, ale o odbudowie po prostu całej tej służby mowy nie ma. Co prawda są próby, to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że istnieje pewien spór, konflikt między Tuskiem a Komorowskim i ta ostatnia historia związana z odwołaniem generała Noska jest elementem gry sił. Nie wiadomo, jak to się skończy. Znaczy może rychły upadek Tuska spowodować, że rzeczywiście taka próba zostanie podjęta. Tu jeszcze Państwu na marginesie powiem, że główną tłumaczką prezydenta Rzeczpospolitej, a co to znaczy? To znaczy, że ma wszystkie dostępy do tajnych informacji, ma wszystkie certyfikaty niezbędne do tego, żeby tłumaczyć prezydenta we wszystkich rozmowach, nawet o charakterze strategicznym. Jest żona Dukaczewskiego. Tak. Tak, więc to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich, że ziarno niezgody między gangsterami zostało zasiane przez proces weryfikacji, ale ja myślę, że jest zasadna taka hipoteza, Sławku, że chociaż ten kręgosłup troszkę tam się zrasta, ale może rzeczywiście nie nastąpiła pełna reaktywacja w WSI z innego powodu, jakim byłoby na przykład przejście na ręczne sterowanie przez ościenne stolice, te ościenne bliższe i dalsze. Być może to dlatego bezpieka wojskowa nie wróciła do pełni sił i ta kondycja jeszcze nie odbudowała się, że nie ma być odbudowana, bo być może właśnie sprawy polskie mają być na jeszcze krótszej smyczy z zagranicy jednej, drugiej, trzeciej, może nawet i z dalszych stron. A to moja hipoteza badawcza. Ja jeszcze z Państwem się podzielę takim moim przekonaniem, że tak, jak mówisz, że nikt nie winien, kto Wałęsie klaskał. Bardzo Ci dziękuję, bo ja klaskałem w 81 roku. W 81 roku mama mnie zabrała na Mazowiecką. Tam legendarny przywódca Frasyniuk wyprowadzał na balkonik legendarnego przywódcę Wałęsę. No i ja tam stałem w tłumie, może i z Państwa część znaczna tam była. No tośmy tam razem stali i klaskali, tak. No więc rozgrzeszenie, owszem, ale jest jedna rzecz, dla której chyba nie będzie rozgrzeszenia. Jest jedna rzecz, dla której nie będzie rozgrzeszenia po tych wszystkich książkach, które napisałeś ze szczególnym uwzględnieniem tej najświeższej, Wałęsa, Człowiek z teczką. Myślę, że nie będzie... Człowiek z teczki, przepraszam. Nie będzie, proszę Państwa, rozgrzeszenia dla myślenia w tej przyszłości, bliskiej i dalszej, dla myślenia o polityce polskiej, o przyszłości Polski w kategoriach nieustającego castingu na męża opatrznościowego. Kto z nas dzisiaj po lekturze książki Sławomira Cenckiewicza, bo po to trzeba, koniecznie należy ją przeczytać, żeby się wyleczyć z takiego myślenia, że Polska ma być załatwiona przez jakiegoś jednego człowieka tam gdzieś na górze, który niech nam tę Polskę zrobi, najlepiej właśnie, żeby to był Wałęsa z papieżem, a my tutaj przed telewizorem będziemy to wszystko sobie oglądać, jak ta Polska nam się odbudowuje. Nic takiego się nie zdarzy. Nie myślcie Państwo. No, do widzenia. Wrocławianie wstają, żeby przyjść tutaj, żebym podpisał książkę, więc chciałem Państwu bardzo podziękować, że żeście po prostu przyszli. Dziękuję. Nie.